Proszę bardzo. Szanowni Państwo, witam Was dzisiaj serdecznie pod budynkiem szkół niepublicznych i szkoły publicznej, która przed wiele lat ma tutaj swoją siedzibę. Jesteśmy tutaj dlatego, bo Lewica musi być w takich sytuacjach i w takich miejscach. Dzisiaj sytuacja, jaka dzieje się w Bydgoszczy, jest dramatyczna, kontrowersyjna. Sojusz Lewicy Demokratycznej nigdy w życiu na coś takiego się nie zgodzi, aby likwidować szkołę, a w miejsce szkoły, aby powstał Instytut Pamięci Narodowej. A takie zamiary są, aby ta szkoła była przeniesiona, co dla tej szkoły oznacza, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z kolegą przewodniczącym i z radnym sejmiku Janem Szopińskim, z dyrekcją szkół, to sytuacja tak dzisiaj wygląda. Przeniesienie dla tych szkół oznacza po prostu likwidację. Ja już dzisiaj mogę zapewnić, że radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej na czerwcowej sesji absolutnie na taki układ nie pójdą, absolutnie na nic takiego się nie zgodzą i cały czas będziemy apelować i do prezydenta, i do wszystkich radnych miasta Bydgoszcza, aby z tego pomysłu kontrowersyjnego się wycofać. Szerzej o tej sprawie Jan Szopiński, radny sejmiku województwa. Szanowni Państwo, 26 maja bieżącego roku prezydent Bydgoszczy zwrócił się do Rady Pedagogicznej z uprzejmym wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie dyslokacji tej placówki i przeniesienie jej na ulicę Gajową. Proszę Państwa, jest to jedyna placówka kształcąca osoby dorosłe na terenie miasta Bydgoszczy, kształcąca jako szkoła publiczna i w tym momencie jest to działanie przeciwko osobom dorosłym, które w mieście Bydgoszczy chcą zdobywać wykształcenie, które chcą korzystać z tego typu publicznej placówki. Proszę Państwa, placówka ta przez blisko 60 lat wykształciła 20 tysięcy absolwentów, którzy tutaj w tej szkole, Centrum Kształcenia Ustawicznego, zdobywali wykształcenie. Dzisiaj sytuacja likwidacji tej placówki oznacza, że obecne władze miasta odmawiają osobom dorosłym z terenu naszego miasta możliwości kształcenia się w tego typu szkole, w tego typu placówce. Ja bym chciał, żebyście Państwo wiedzieli, że po pierwsze placówka ta posiada akredytację kuratora oświaty. Zmiana zgodnie z prawem adresu placówki, który tutaj Państwo macie z ulicy Sobieskiego na ulicę Gajową, oznacza, że placówka ta utraci akredytację kuratora oświaty i możliwość kształcenia osób dorosłych na terenie naszego miasta. Proszę Państwa, szkoła, o czym mówiła Pani Dyrektor, Pan Dyrektor, może się poszczycić wysokim poziomem kształcenia. 75-85% osób tutaj kształcących się zdobywa najwyższe wykształcenie w zakresie szkoły średniej. Proszę Państwa, tutaj Unia Europejska powiada tak dla rozwoju tego typu szkół, tak dla rozwoju kształcenia zawodowego. Tu w tej placówce, proszę Państwa, zostały zaangażowane pieniądze publiczne, pieniądze Unii Europejskiej na doposażenie tej placówki. W związku z tym to jest marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Jeżeli Unia powiada tak dla kształcenia zawodowego, to my również powinniśmy powiedzieć tak dla kształcenia zawodowego. I ostatnia sprawa. W tej placówce za zgodą władz miasta Bydgoszczy do 2019 roku mieszczą się szkoły niepubliczne, które między innymi kształcą w takich kierunkach jak technik ratownictwa medycznego, jak technik farmacji. Proszę Państwa, no ktoś te umowy z tymi placówkami podpisywał. Zatem jeżeli ten ktoś podpisywał te umowy, to powinien również z tymi placówkami rozpocząć rozmowę, a nie przynosić tak atrakcyjnych, dobrych kierunków kształcenia z tej szkoły. Szanowne Panie i Panowie, chcąc nadać i chcąc mieć tych, którzy kształcą się do osoby dorosłe w zakresie kształcenia zawodowego, musimy powiedzieć zdecydowane nie dla sposobu przeniesienia tej placówki. Bo gdyby działano zgodnie z prawem, to pan prezydent powinien wystąpić do Rady Pedagogicznej do końca miesiąca stycznia, tak aby zachować 6-miesięczny okres na decyzję w sprawie, czy arkusza, który Państwo mają, opisując nowy rok szkolny, czy w zakresie przepisów, które gwarantuje artykuł 59 ustawy o systemie oświaty. Dziękuję bardzo. Spójrzcie na polityków, którzy często mówią, jak wiele pieniędzy trzeba dać nauczycielom, dać właśnie, aby powstawały nowe kierunki, nowe szkoły, abyśmy uczyli się i dokształcali bez względu na wiek. Ja w swojej kampanii wyborczej zwracam też na to uwagę, bo edukacja naprawdę, uwierzcie, to jest najważniejsza. Uczy nas wszystkich, ale nie tylko też naszych dzieci, jak widać, również osób dorosłych. Nauczyciele wkładają swoje serce. Samorządy mają tylko umożliwić kształcenie osób, kształcenie dzieci. Jak usłyszałem, że jest taka inicjatywa pana prezydenta, powiem, że z
zbulwersowany byłem bardzo mocno. Otóż poprosiłem kolegów, abyśmy zrobili tu konferencję prasową, bo możemy rozumieć różne pomysły samorządowców, ale przynoszenie do szkoły IPN-u, instytucji, która szkodzi, a nie pomaga, która nic dobrego nie wnosi w Polsce. Bitwa na teczki, kłótnie i spory, wydawanie milionów złotych z naszego budżetu, z budżetu państwa na Instytut Pamięci Narodowej są marnotrawione. Wielokrotnie mówiliśmy, aby Instytut Pamięci Narodowej został zlikwidowany, aby piąt śledczy został przeniesiony do prokuratury, archiwa do archiwów akt nowych, a wszystko, co związane jest z badaniem historii, z publikacjami, przenieść na uczelnie wyższe, bo tam te pieniądze są potrzebne i tam nie ma polityki, co jest najważniejsze. Ale Bydgoszcz pokazuje coś innego, a nawet nie Bydgoszcz, bo to byłoby nieuczciwe dla tego miasta. Prezydent tego miasta chce przenieść do szkoły, tam gdzie powinno być serce każdego miasta, bo tutaj właśnie edukujemy, tu przenosi Instytut Pamięci Narodowej. Po to, żeby co? Żeby niszczyć dalej ludzi? Po to, żeby właśnie więcej nauczycieli straciło pracę? Żeby znowuż osoby, które chcą skończyć kolejny kierunek, które chcą się dokształcić, które chcą być lepiej przygotowane do życia, nie mogły tego robić, ponieważ IPN, czyli historia, czyli polityka, tutaj jest ważniejsza. To skandal, powiem szczerze. To dla mnie niezrozumiałe i nie do przyjęcia. I dziękuję kolegom radnym, politykom Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że zrobią wszystko i ja też jako parlamentarzysta i szef klubu parlamentarnego zrobię wszystko, aby to, co planuje pan prezydent, nie miało miejsca. Tak się nie może wydarzyć. Nie może być IPN w szkole. Nie można niszczyć szkoły z tradycjami i szkoły dobrze współpracującej, szkoły państwowej i szkoły prywatnej, która świetnie tutaj współpracuje, niszczyć takiego dorobku tylko dlatego, żeby to był IPN.